Dzisiaj się zajmiemy wymianą klocków w samochodzie Toyota Previa 1. Tutaj one trochę zaczęły mi się już piszczeć i tak dalej, więc czas najwyższy, by je wymienić. Tarcze jeszcze dosyć dobre. Tutaj nie ma żadnych takich wrzerów albo coś, gładziutkie, więc trzeba zawsze sprawdzić, czy tutaj nie ma czegoś podrapanego takiego, wtedy trzeba tą tarczę oszlifować. Tutaj nic się takiego nie zdarzyło, ale klocków już właściwie nie ma. Tu widać tą blaszkę, ona tak piszczy. Jeżeli słyszycie, że piszczą Wam klocki, to właśnie oznaka jest tego, że należy je wymienić. Także zabierzemy się za wymianę. O! I tu trzeba jakoś zacząć, nie może z tej strony, z tym. Tutaj będę musiał odkręcić, słuchajcie, dolną śrubę. Tutaj o tą chyba, zaraz zobaczę jeszcze, bo to dokładnie nie widzę. Poczekajcie. Tu jest zacisk. Tak, jeżeli odkręcę tą śrubę, to zacisk mi wtedy pójdzie do góry. A o to nam chodzi. W takich przypadkach zwykle jest 13. Ale ponieważ mamy do czynienia z Toyotą, więc jest 14. 14, dobrze. Ok. Niestety bez kanału powiem Wam, że to jest wszystko bardzo, bardzo kłopotliwe. No ale trzeba to zrobić. O ty. No. Klucz się ewidentnie nie chce poddać. Kanału byłoby to dużo lepiej, no ale nie mam kanału, to muszę to zrobić w ten sposób. No, poszła. I teraz to, ten zacisk powinien nam wyjść do góry. O, właśnie w ten sposób. O, tak wygląda wyniesiony zacisk. I po prostu wyciągamy klocki. No, popatrzcie, jaki tu plasterek. Właściwie nie ma go tutaj, mało brakowało, ale zobaczcie, ale z kolei drugi, no drugi jest bardzo ładny. Tu jest ponad pół centymetra, nawet 6 mm okładziny. No to teraz ciekawostka, powiedzcie mi, dlaczego tak się stało, że z jednej strony mocniej, a z drugiej strony słabiej. No powiem, ten klocek się nadaje jeszcze do montażu, natomiast założę dwa nowe od razu, a tego odłożę, natomiast ten tutaj, ten cieniutki, to wiadomo, już idzie na złom. Co jest jeszcze ważne, słuchajcie, po wyciągnięciu klocku, tutaj mamy cylinderek hamulcowy, to i jego trzeba wypchać do środka, nie zawsze to się udaje i wtedy trzeba wziąć dreszkę. I jak go tutaj już sobie, żeby było dobrze widać. O, zakładamy, zapieramy. I
powoli przytrzymujemy i widzicie, on się nam chowa. Dlatego, że klocki te nowe są grubsze od tych cienkich i by się inaczej nam nie zmieściły. Cylinderek mamy w środku. Tu są klocki. Jakiegoś tam producenta. Nie wiem jakiego. Ale podobno dobre. Tu mamy klocek z blaszką i zobaczcie, jaki on ma być gruby, a jaki tutaj jest cieniutki. O, tu to widać dokładnie. Jeżeli sobie porównamy ten, no to widać, że ten używany jest prawie że nowy. Ledwo co wyjechany. No i tutaj zakładamy to dokładnie tak, jak było. Ta blaszka ma być zawsze u góry, to pamiętajcie. O, tu. O, jeden klocek. Zobaczcie, tutaj tak samo ta blaszka idzie do góry. I tu. I siedzi. O. No i tak to teraz wygląda. Klocki są już założone, przylegają do tarczy dobrze. Teraz wystarczy opuścić zacisk. O, i teraz mamy tutaj znowu kolejną sprawę, że on nam nie chce się założyć. I teraz słuchajcie, tu jest taka śruba regulująca. Teraz trzeba przeciągnąć ten do mnie w tym momencie, bo tutaj nam blokuje, z tamtej strony nie blokuje, tam jest duża szpara. Przecisnąć ten zacisk i wtedy on nam fajnie wróci tam, gdzie my chcemy. O, udało mi się tu przesunąć tą breszką. Tak jak mówiłem, tu jest ta śruba, ona pływa, że tak powiem. Trzeba po prostu było ją zahaczyć. Zaparłem tutaj o tą śrubę i o to. Pokażę Wam, żebyście przy okazji wiedzieli. O, w ten sposób zaparłem. Trochę trzeba było pomachać tym. Pociągnąłem do siebie i ona powolutku, tak płynnie, dlatego mówi się, że ona pływa. Tutaj po prostu troszeczkę jeszcze musiałem rozruszać ten zacisk. I mamy. No i teraz zamykamy zacisk. Teraz zakładamy z powrotem tą śrubę tutaj. Musimy tylko trafić tu z tym w jarzmo tego zacisku. O. I jak ona nam palcami złapie, to już możemy ją wkręcać. No i jest dobrze. I teraz zobaczcie, jaki powinien być odstęp sprężynki od tarczy. I wtedy, kiedy te klocki się już ścierają, sprężynka zaczyna dotykać i klocki piszczą. No. One w tej chwili jeszcze tutaj będą nam szorowały trochę, ale tym się nie, bym nie przejmował, ponieważ one muszą się ułożyć. Klocki trą, także to się... Także przede wszystkim, jeżeli macie zmienione klocki, pamiętajcie, że troszeczkę potrwa, zanim one się, te klocki, ułożą do tarczy i hamulce nie są tak sprawne, jak powiedzmy po... No to wystarczy przejechać powiedzmy z 50 km. Po mieście, jak się przejedziecie jeden dzień na nowych klockach, to przy tym hamowaniu, przy tym korkach, przy tym wszystkim to już będzie dobrze. Także to tyle. Zakładamy koło, kopak i następna strona. To tyle, jeśli chodzi o zmianę klocków Toyocie Previa z przodu.